Dobra. Broimy do olej. Valera kontra Gul'dan. Twoja dusza będzie moja. Zachowaj czujność. Co my tu mamy? No mamy tragedię. Nic taniego. Na krok w cień. Bez kart tanich to raczej beznadziejna karta. Jeszcze. No nie no, okej, trochę lepiej, ale nie najlepiej. Edwin. Pan Ed. No dobrze. Jeszcze jakiś backstabik. Albo coś. Krok w cień, o. Galang. Złowieszcz. Zagramy póki co Daggera. Nie będziemy atakować i skończymy turę. Znaczy, cztery dzisiaj mógłbym zaatakować, bo w następnej turze mam plan zagrać Daggera, więc. Byłoby to jakieś turbo złe. I tak to wbilibyśmy jeden damage więcej. A tak to nie wbiliśmy. No cóż. Chyba jedynie to mogę zrobić. Dziabniemy. Dziabniemy i gruj. Następnie mamy takie. Ewentualnie. Sapa. No sapa w tej turze teoretycznie mogę rzucić. No powiedzmy, niech będzie. Też nie przekonuje mnie to za bardzo. Ale wrzucenie tej prowokacji też jakieś super dobre nie jest. Dziękuję. I smok wrócił, jeszcze większy. Grajmy sobie najpierw prowokację. Odkrywanie spelka. Nie bardzo. Nagramy sobie kota i jedziemy w gościa. Tego smoka was ignorujemy. Przynajmniej póki co. Tu nam brakuje dwóch. Mamy na ręce zero. O, to było niemiłe. To bardzo niemiłe. Zagranie tego, po to, żeby w następnym już odebrać karty. Jakby to powiedzieć, trochę wolne. Zagramy więc tak. Zagramy tak. Tradujemy tego Gianta. Pykniemy tutaj, odnowimy sobie Hero Power i wjedziemy za jeden. Tego zostawię sobie do tego króla całego. No. Granie króla teraz też jakimś szczytem do rozsądku nie jest. Wydaje mi się, że zagranie Galakronda będzie o wiele lepszym pomysłem. Chcielibyśmy jakoś nadrobić to, że on ma gdzieś tam jakąś przewagę na tym stole. Nie powiem, żeby nam to wyszło. Zerknijmy. Może być Murmia. Smok na ręce nie jestem jakoś super bardzo potrzebny. A Murmia to zawsze jakiś ziomek na stole. Mamy dwa takie, więc mamy troszkę damage'u. Tutaj jest 4 razem, czyli mamy 12. To Black Leroy'a daje nam lethal. Okej. Okay. No dosyć odważnie. Też teoretycznie znalazłem powód, dla którego powinienem zagrać tego, a nie tego.
Bo jakbym teraz zagrał tego, to mógłbym ten czar za 3 zagrać od razu. Ten Soulfire taki trochę straszny. No to skoro on takie straszne rzeczy zagrywa, to gramy prowokację. I następnej po prostu gram tego, nie? Tu jeszcze możemy sobie odkryć zaklęcie. Dodatkowy damage. 2 na 10, ale dobra, nie będzie. Wszystko inne też jest takie 2 na 10. No i dobijemy sobie tego gościa. Żeby nie ułatwiać mu gry. Tego też mogę dograć, co prawda on może zginąć. Wiadomo. Weźmiemy removal. Ale gdyby miał plan grać plagę płomieni, to może to utrudni mu trochę grę. My i tak w tej turze gramy tego dzióbka, dobieramy 3 karty za 0 i patrzymy, co tam się ciekawego stanie. Mogłem też niby iść all in i rzucić tego Eviscerata w face. Ale nie wydaje mi się taki super mega rozsądne. No trochę ryzykowne jest teraz rzucać to. A jak niczego nie dobiorę, to co ja sobie zrobię? To mogę innego zrobić. Mogę zrobić coś bardziej rozsądnego. Nabić tego, dograć tego. Tylko pytanie, czy nie zginę, bo niby mam prowokację, ale tą prowokację łatwo zabić. A on ma czwórkę na stole. I wystarczy taki smok, jak zagrał przed chwilą, plus smoczy oddech. Czy tam jest smoczy żenięcie. Boliroj. Trochę lipa. Troszkę Lipton. Zostawienie tego smoka było fuck-upem. Jak się okazało. A zostawmy ten przypieczętowany los. O, ma być. Jest spoko. Jaki zamiennik za Kalegosa w Highlander Mage'u? Cokolwiek. Przecież to nie jest jakaś karta, nie wiadomo jaka. Dziękuję. Animal Companion? Mind Glove. Serio. Nie będę rzucał Strugusa. Chcemy zagrać? Oczyścić drogę!
Bombardowanie jak na Bliskim Wschodzie. Przegrywałem agro overload szamana. Niestety nie. No w sumie powinienem to zagrać, tak zrobiłem. No bo bez sensu. Sapuję to, bo zabicie tego ciachcia, aby trwało za długo. Za... Znaczy, nie za długo, ale za dużo surowców by... O, okej. Dobra, ciachnijmy to. Nie tak następnej dużej gram to w tym wypadku. Tutaj zrobimy tak, żeby się pozbyć wszystkiego i sobie na spokojnie Galakronda zagrać. Dobra, zabijmy tego wariata. Może nawet tak. No i graj się, chłopaku. Cześć, Adamie. No muszę przyznać, że trochę niewygodny ten układ. Dobra. Dawaj, chłopie. Nope. Yep. O, panie. O, panie. Podręczny zestaw mordercy. Znaczy, dobra.
Może źle zabrzmiało. Chwila, chwila, dobrze. Ile tu dobrałem damage'u? Dobrałem... Valiroje 3... Ile to jest? 6, 12, plus 3... 15, 17, 22 damage'u. Za 7 many. Okej, okay. Fajny Hearthstone.